Hej, z tej strony Jedach, witam was w kolejnym let's playu z Neketsu Koko Dodgeball Bus CD Soccer Hen na PC Engine. Zostały nam do pokonania trzy finałowe zespoły, plus pewnie będzie jeszcze coś ekstra. Nie zmieniam taktyki, zmieniłem sobie zawodnika głównego, którym rozgrywam piłkę z racji jego super, bardzo dobrego super strzału, ale o tym za chwilę, zresztą zobaczycie to zaraz. No właśnie, piłka ładnie zakręca, praktycznie jest bez szans do obrony dla bramkarza i no i bardzo ułatwia nam tą rywalizację w tym turnieju, gdyż bramkarze już na tym etapie są całkiem odporni na super strzały, więc łapią część z nich, więc po prostu żeby zwiększyć sobie szansę na strzelenie gola i nie marnować kolejnych okazji, postanowiłem po prostu przełączyć, zmienić Kunio, który ciągle jest według mnie świetny, ale zmienimy go sobie na tego zawodnika. Proszę bardzo. I 3-0. Górnicy też jakoś nigdy wielkiego problemu mi raczej nie sprawiali, jak pamiętam. Ale ciągle trzeba być czujny. To jest 0. Idzie bardzo ładnie. Żeby tak mi szło, następnego meczu się boję najbardziej, bo będę grał z Ninja. Z Ninja to są zawsze najlepsze chyba mecze, najbardziej emocjonujące spotkania w całym turnieju, gdyż Ninja to jest zdecydowanie najtrudniejsza drużyna w grze. Trudniejsza nawet od wojowników, z którymi zmierzymy się na końcu. Aj, trochę za blisko się ustawiłem. Także przed meczem z Ninja denerwuję się najbardziej, nie ukrywam. Bo tych to jakoś sobie ogarnę. Jak widzicie, radzę sobie to bardzo dobrze. Łap, 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 łap. Dobrze. Dwa. Jeden. No i co? Do przerwy. Kopią, reszta odpoczywa. Dwóch robi, reszta odpoczywa. Co oni chcą wykopać z tej szatni? To mnie ciekawi. Niewiele ciekawego tam jest. Kurde. No. A, w zasadzie taka połowa byłaby przetrwać. Ja już trochę myślami jestem właśnie. A, chciałem do przodu podać, nie do ciebie. Już myślami jestem trochę przy tamtym meczu. Zawsze za drugim razem mi się udawało wygrywać. Okej. Okay. Ale może uda się teraz to zrobić za pierwszym razem. To jest pięknie, to jest wspaniale. 6-0 z
trzecią drużyną w ćwierćfinale z trzecią 6-0, to jest naprawdę świetny wynik. Chłopaki są dobrze dysponowani. Forma i dobra atmosfera w drużynie, jak widać, skutkuje dobrym rezultatem. Już siódemka. Kurczę, wbiłem jeszcze dziesiątkę. Będą jaja. Oby tak było w poprzednim meczu, nie obraziłbym się. Ubrałbym w ciemno. Dobrze. A masz. Cztery sekundy. Dziewięć. Co niesamowite. A, nie zdążyłem dobić dziesiątej, ale co tam, dobra, przewijamy to. Tak, Hattori. Ninja Academy. Jedziemy. Najtrudniejszy mecz w grze. Wow. Patrzcie, jak go nie zasuwałem. Fua! Dobrze. Ekran się zaciął. Podaj mi. Koś go i zabija piłkę. Ale ja. Trzy zero, ale tutaj nic nie jest. Tu jest jeden błąd i tracimy wszystko. Dawaj to. To jest to, że oni skaczą nad tymi kamykami, cholera jasna. Nie! Aha. Dobrze, że tak się skończyło, a nie inaczej. Dobra, idę gdzieś tam na dół. Ej, ej, co jest grane, chłopie? Gdzie ty lecisz? Nie, to się bardzo się skończy. Dobi! Kurde. Za szybcy są. No to jest to, o czym mówiłem właśnie, kurczę. No patrzcie, wszystkim mijają jak co. To jest to, że tutaj dobrze zaczęliśmy, a jest teraz bardzo źle. Na szczęście niecelny strzał. 35 sekund. No i nerwowo się robi, niepotrzebnie, kurczę. Mieliśmy taki fajny ciąg. Przejmij to, idioto. Nie. No, najgorzej. Teraz muszę wiedzieć mniej więcej, do kogo poleci piłka. A, piłka sobie lata z jednej strony boiska na drugą. Wszyscy się przewracają. Aj, chciałem byłem bliski. Przetnij to. Szlak. Bierz go! Dobrze.
Dobrze. Się 10. Ja! Ej, pieszko, pieszko! 7, 6, 5, 4, 3. Ja! Czemu do tego nie zdążyłeś? Dobra, dograć do przerwy chociaż. Patrzcie, nie ugram, jest stary, nie ugram remisu do przerwy. Nie ugram, trzymam zwycięstwo do przerwy. Masakra. Dobrze, teraz oni będą. Teraz oni dalej będą wcisnęli swoje. Jedziesz! Znowu uciekliśmy nasze bramki. Fajnie byłoby uciec na więcej. Ej! Ej, co wy odwalacie, panowie? Wstawaj! Kurde. No właśnie. Aż się... Wow. Sorry. No, pieszko, no co ty robisz w ogóle? Co ty, człowieku, robisz tam na tej obronie? 6-5, patrzcie, 1 minęły 3 sekundy. Nie, patrzcie, i znowu. I po 6. Jak przestałem przy nim, no. Dobrze. Dobrze, i teraz musimy powtarzać tą serię, co powtarzaliśmy zawsze. Czyli odbiór i szybkie podanie. Czemu nie do Kunio? No gościu, no. Po co ty do Kunio podasz? Kto ci kazał podać do Kunio? No patrzcie, no kto mu kazał podać do Kunio? No wy... Do mnie na głowę! Uff, 17 sekund na jedną bramkę. Teraz tę nie wolno nam spieprzyć. Podaj do mnie! Co za kretyn, no co za kretyn! Podaj do mnie! Podaj do mnie! Bo przegramy mecz! Dziewięć, osiem. Pięć sekund. Oh. Oh my God. Nie, jest najlepszy golkiper w drużynie. Wojownicy.
No i co, finał. Tych już się tak nie boję. Trochę z większym spokojem gram. Zresztą chyba statystyki w tych meczach chyba nie wiem, czy kiedykolwiek z nimi przegrałem. Murawa jest przede wszystkim fajna. Aj. Chłoch. Banana. A, każdy głupek strzela w słupek. Dobrze, dawaj, niech ten czas zleci. Fajnie byłoby jeszcze strzelić z parę bramek. A jesteśmy w stanie to zrobić. Aj, nie widziałem piłki w ogóle. Spatrzcie, jak daleko stoi od gościa, którego ma kryć. Wow, co jest? A gościu, odbierz mu tą piłkę. No, proste, że będzie dobitka, bo tutaj nie ma w ogóle nikogo, żadnego obrońcy. Już myślałem, że nie siadło. Dobrze. 2-1. Dobrze. Bierz go. Dobrze, to jest obrońca. Tego od ciebie wymagam. Aj, nie dam rady. Odbiłem się od celnika. Są twardzi. Trzeba im przyznać. Oj, to wpadło? Kurczę, niedobrze. Aj, mam straszne problemy z tym, żebym w ogóle otrzymał jakieś dobre podanie. A, już nie zdąży to lecieć, cholera jasna. Dobra, nie jest źle. Mogę to przeklikać? Nie mogę. Jaki wkurzony. Może jednak powinien dać to lepsze bramkarza. A trochę zbagatelizowałem przeciwnika. No, tak trochę mocno. Ale przecież oni są tacy dobrzy. Ja nie wiem, czemu mam takie problemy z nimi. No, ale jak nie dostaję podań, no to z czego ja mam strzelać bramki? Patrzcie, bo obrona w ogóle nie gra. Patrzcie. Czysta sytuacja, nic, tylko strzelić by gola. A ja nie, mnie nie ma na całym boisku, żeby kurczę... Żeby kurczę odbijać wszystkim piłki. Dobrze. Trzy. Już trochę lepiej. Naj. Kolizja jakaś. O, podaj od razu. Odegraj mi górą. Dobrze. Minuta 4. Pięknie, minuta 3. Jedziemy dalej. O, dobra, toś mnie gościu teraz zaimponował. Aleś ty mnie zaimponował, wow, ty też. Dobrze. Wracaj do mnie. Kurde. No
Dobrze. Nie! Najgorzej. Odbierz mu tą piłkę do cholery jasnej. Złap to, błagam cię, czemu ty tego nie łapiesz? Mieliśmy wygrany mecz. Nagle się okazuje, że tutaj inny przeciwnik jest kłopotliwy niż miał być. Ale chyba ten mecz nie przegramy, co nie? Dobrze. O Boże. To było ciężkie. Co? Będziemy grać w Mistrzostwach Świata? O, nie dostał buziaka. To lotnisko jakbym już gdzieś widział. Z dodgeballa. Marsylianka, Francja! A, co tam, zagram sobie jeszcze jeden meczek, może się nie obrazicie na trochę dłuższy odcinek. Gramy, nic nie zmieniam. Coś ci Francuzi jacyś tacy niewyraźni mi się wydają. A zobaczymy, jak sobie poradzą z takim strzałem. Nie poradzą sobie wcale. Jacyś tacy dziwnie zrobieni, mam wrażenie. Nie podobają mi się w ogóle modele tych postaci. Jakieś takie są dziwne. Strasznie. A i czemu? Nie, czemu to? Jak ja. Jeszcze raz. Jak ja mogę tego nie trafić? No właśnie. Dobrze, odegraj do mnie. Kunio? Okej. Gdzie jestem? Tutaj. A, i co jest? Dawaj, żeż to. Ktoś tam się do nas dobija. Pewnie Robert. Czternaście, trzynaście.
Co to za piłka? Ło. Jakaś giga. Dobra. Nie pozwólmy im na wiele i wygrajmy jak największą różnicą bramek. Ale nie są jacyś silni póki co. A najsłabsi też nie są, widać. 1. 0. Dobrze, bo kto wie jakbyś to... Sztuka. Genialne. Dobra, jedziemy z nimi. Sześć, jeden. To a może to oni są szybcem przeniesieni z tej wersji na Game Boya? Te modele postaci. Aż sobie to sprawdzę potem, ale nie wiem, jakoś tak kolorystycznie są jacyś tacy dziwni. Kurczę. Nie pamiętam reprezentacji Francji, w której wszyscy zawodnicy są te z samego koloru skóry. Aj. Co to jest w ogóle? Jakaś spuchnięta piłka. A tak to sobie możecie strzelać. Tym razem ma kolegę. Wcześniej był w ogóle niekryty. A tym razem do Kunia dostawili gościa po pierwszej połowie. 8-1. Wow, już straciłem rachubę, że aż to prowadzę. Ciągle gram taki jakiś spięty, szczerze powiedziawszy. No nowy zespół, nie wiem, wiadomo, czego się po nich spodziewać. Aj, chyba straciłem gola, nie. Nie, dalej, dalej. Dobrze. Kunio? Wiesz, co masz robić. Ale bramkarz już łapie takie. Trzeba kombinować, uderzać z innego kąta, bo inaczej już widzę, że te piłki są wyłapywane przez bramkarza. Muszę też zmienić bramkarza na tego, którego otrzymałem. Czuję, że dalej możesz się przydać. Zobaczymy, jakie tam kolejne reprezentacje nas czekają. Ale pewnie Polaków nie uświadczymy. Aj, szkoda. 8-1 z Francuzami. Łatwy mecz w porównaniu z dwoma ostatnimi. To Brazylia? Brazylia! Rio de Janeiro. Dobra, ale już trochę się nagrałem dzisiaj. Pół godziny filmu. Także no nie będę już przedłużał. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli się wam film podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Naciśnijcie też czerwony przycisk subskrybuj, by pamiętać o kolejnych filmach. No i też dzielcie się waszymi komentarzami odnośnie naszych materiałów. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.